No tak, no myślę, że tak daleko mnie szedł. Po prostu ja się dzisiaj cieszę, że perfekcyjnie zrealizowaliśmy plan na ten mecz, tak? No bo zresztą na boisku było to widać, po raz kolejny tracimy, jeśli nie tracimy żadnej bramki, a w 4 meczach tylko 3, to bardzo cieszy, to jest fundament naszej gry na dzień dzisiejszy. A do tego dodajemy też jakość, umiemy przeciwnika wyczekać, także no super mecz pod każdym względem, tak? Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, powiem szczerze, cały tydzień pracowaliśmy właśnie pod kątem przeciwnika, mieliśmy trochę materiału, więc fajnie, super, cieszę się, ale już z pokorą patrzymy, spoglądamy na kolejnych przeciwników. Patrząc na pierwszą połowę, chyba czuł pan zwątpienie, Michał Widuch, w takiej formie dzisiaj tu przyjechał? Nie, widziałem Michała już jeszcze przed dyspozycji, chociażby rok temu to ja grał, FC grało z Piastem, to też ty cuda wyprawiał, w Szczecinie też był nieraz bohaterem, także widziałem, że na wiele go stać, ale dziś wisiała powietrza bramka. Ta pierwsza połowa była jeszcze mniej na naszą taką korzyść. Mieliśmy więcej oczywiście sytuacji, ale mecz był dosyć wyrównany, tak że w ataku pozycyjnym, a już w drugiej połowie już ta nasza przewaga się bardzo mocno jakby naznaczyła. Cieszę się, ale mówię, już ten mecz jest za nami. Patrzymy w przyszłość na następne mecze. Na początku bardzo wysoka forma. Czy obawia się pan, że jakiś kryzys nadejdzie w najbliższych meczach? Tym bardziej, że no, rywale różni na rozkładzie zostali, ale dwaj ciężcy już za wami. No tak, natomiast no, zawsze taką maksymę mam, że się koncentruję na każdym kolejnym przeciwniku. Oczywiście przyjdą pewnie w jakieś takie momenty, gdzie jakiegoś takiego spadku dyspozycji jest normalne w sezonie całym, ale myślę, że nie prędko. No, jesteśmy bardzo zdyscyplinowani. Ja swoją taką energię przekazuję zawodnikom, oni to kupują. Tworzymy jedną zgraną taką ekipę, przekonali się do tego mojego modelu gry i to kontynuujemy. Myślę, że to widać w każdym meczu, że serducho oddają przy 4-0, gdzieś nie oddajemy nawet żadnej półpiły, każdą piłkę walczymy się tam na ziemi, głową, nogą. To cieszy, także myślę, że szybko kryzys nie przyjdzie, mam taką nadzieję, a ja będę tego pilnował, żeby to stało się jak najpóźniej. No mecz nieudany oczywiście, bo wynik dla nas bardzo niekorzystny. Chcieliśmy tutaj powalczyć, ale już pierwsza połowa pokazała, że to nie jest nasz mecz. Wydawało się, że w drugiej połowie zaczniemy dobrze, a przytrafił nam się błąd, który się nam nie powinien przytrafić i właściwie otwarcie wyniku spowodowało, że niestety mentalnie siedliśmy i ten mecz już do końca właściwie przebiegał pod dyktando FC Toruń, także no cóż, pracujemy dalej, jesteśmy na początku drogi. FC Toruń to już jest klasowa marka. Także życzę zdobycia Mistrzostwa Polski. Także tyle. Gratulacje dla drużyny gospodarzy. To jest dopiero początek sezonu. Dwa znakomite mecze. Teraz dwa mecze ze straconymi punktami, ale z rywalami z górnej części tabeli na pewno. Co trzeba poprawić w takim razie w grze Piasta, aby te wyniki były lepsze? Znaczy wszystko trzeba poprawić. To nie jest tak, że my będziemy już z automatu grali to, co chcemy grać dzisiaj. No, okazało się, że wiele nam zabrakło. Być może moja błędna decyzja, że pojechaliśmy w dniu meczu. Myślę, że tutaj nie wyglądaliśmy dzisiaj też motorycznie tak dobrze, jak w poprzednich spotkaniach. Co jest naszą mocną stroną, uważam. Myślę, że dużo pracy przed nami, ale to już wiedzieliśmy od początku sezonu, że musimy właściwie pracować nad wszystkimi elementami. Także no mamy taką świadomość i gramy dalej, nie można się poddawać. Ta pierwsza runda jest takim przetarciem dla zespołu. Jak rozegramy mecze z wszystkimi drużynami, to będziemy mogli powiedzieć coś więcej tak naprawdę na co w tym sezonie nas stać. To jeszcze pytanie o dwóch Brazylijczyków. Dzisiaj no, jakiegoś górnolotnego futsalu nie zagrali. Jak oni wpływają na grę Piasta i jak idzie współpraca z nimi? No ja myślę, że współpraca bardzo dobra. To są bardzo utalentowani zawodnicy i na pewno w naszym zespole dają takiej świeżości. To są chłopcy, którzy trenowali od dziecięcych lat futsal, także na pewno są taką wartością dodaną w naszym zespole. Tyle. No przede wszystkim jak się nie strzela w ogóle na bramkę przeciwnika, to nie można meczu wygrać. Nie można strzelić bramki. My w pierwszej połowie bodajże oddaliśmy jeden strzał, mieliśmy jedną sytuację. Także wynik 0-0 dla nas był ogromnym szczęściem. W drugiej, no cóż, wpadła ta pierwsza bramka, musieliśmy się otworzyć i mimo, że mecz wydaje mi się przez pełne 40 minut był wyrównany, to gdzieś tam przez nasze otwarcie Toruń nas punktował jak wytrawny bokser. Jesteś nowym zawodnikiem w drużynie Piasta, jak również masa innych kolegów. Drużyna jest budowana przecież od początku, można śmiało powiedzieć. Jak się układa współpraca z wszystkimi zawodnikami?
Na pewno na współpracę nie możemy narzekać. Mieliśmy bardzo długi okres przygotowawczy, tam gdzieś zgrywaliśmy się, sparingi, wszystko wyglądało super. Początek ligi też super i nie możemy teraz zwieszać głów, czy mówić, że coś jest nie tak, bo po prostu graliśmy tydzień temu z Gattą, bardzo wymagający rywal, teraz na ciężkim terenie w Toruniu. No i po prostu musimy teraz zacząć łapać punkty u siebie z Wieliczką, czy w kolejnych meczach, bo na pewno tutaj wiele drużyn jeszcze potraci te punkty. Z tego na pewno należy się cieszyć, ale myślę, że bardziej cieszymy się z tego, że kolejny mecz gramy bardzo konsekwentnie w obronie, z bardzo dużą determinacją w tym, co robimy, także z tego należy się cieszyć. Utrzymujemy fotel lidera, wiadomo, że rekord ma mecz mniej, ale cieszymy się przede wszystkim z tego, że dzisiaj na zero z tyłu, 4 bramki wpadły, także super, 3 punkty zostają w Toruniu, czekamy na mecz w Bielsku. Czemu do połowy było 0-0? Właściwie sytuacji nie brakowało, nawet ten karny. Czy to po prostu Michał Widuch, czy po prostu troszkę szczęścia i koncentracji brakowało w wykończeniu tych akcji? Myślę, że koncentracja trochę wzięła górę. Myślę, że jakby Tomek się przyłożył do tego praktycznie krótkiego karnego, no to mogliśmy prowadzić spokojnie 1 lub 2-0. No tak się nie stało, ale w szatni porozmawialiśmy sobie, wiedzieliśmy, że czeka nas drugie 20 minut, że jesteśmy w tej pierwszej połowie zespołem lepszym i że po prostu wyjdziemy i udowodnimy to również w drugiej połowie. Tak wyszliśmy, tak się stało. I dodatkowa satysfakcja z pokonania drużyny byłego trenera? Satysfakcja przede wszystkim jest z tego, że jutro obchodzę urodziny, super prezent od drużyny, nic, 3 bramki strzelone, cieszymy się. I życzymy Tobie 100 lat jak najdłużej na parkietach po celach traklacji, zdobywania tylu bramek co mecz. Dziękuję bardzo.